Pan z wami, jest słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem. I znaleźli Maryję Józefa i niemowlę leżące w żłobie. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy. I rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jakim to było powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano mu imię Jezus którym je nazwał Anioł, zanim się poczęło w łonie Matki. Oto Słowo Pańskie. Przybądź, Duchu Święty. Przybądź, bo Kościół woła Ciebie, bo Twoja duchowa oblubienica woła Ciebie, bo mistyczne ciało Chrystusa woła Ciebie, bo synowie i córki Boga Ojca wołają. Przyjdź, Duchu Święty ze zranionego serca Jezusa. Przyjdź, aby każdy z nas mógł pełnić misję w Tobie, w Twojej mocy Boży Duchu, Duchu Święty. Przyjdź, abyśmy nie zniechęcali się, odrzucając tą misję, odrzucając to powołanie być, bycie misjonarzem świata. Misjonarze miłości i miłosierdzia, Przyjdź Duchu Święty, aby każdy z nas, tu obecnych i ci, którzy będą słuchali tą naukę, mogli poczuć namaszczenie, że są prawdziwie powołani, że mają być tymi, którzy niosą pokój, synami pokoju, posłanymi przez Jezusa Księcia pokoju. Przez Marię również królową pokoju. Shala Maria Weto, Maraj, Eszola, Maria, Maria, Melch, Halem, Lelaj. Maria zupełnie nie tak. Ta dzisiejsza Ewangelia. Już była czytana, rozważana w czasie pierwszych dni Okresu Bożego Narodzenia, znamy wręcz tą Ewangelię na pamięć. Składa się ta Ewangelia z trzech elementów, pasterze, którzy przekazali dobrą nowinę o Jezusie. Która została im z kolei przekazana przez aniołów. Maria, która zachowuje te wszystkie słowa w sercu, rozważa. Wielbi, wielbi Pana. I w końcu ostatni fragment mówiący o tym, że dziecię Jezus zostało obrzezane. I przy obrzezaniu dzieciątko. Otrzymało właśnie imię Jezus. To imię, które zostało przekazane przez Anioła. Imię, które wybrał Sam Bóg, Bóg ojciec, dla swojego syna. Taka była wola Ojca. To nie Maryja nadała to imię z własnej woli, ze swojej inicjatywy, ale to była właśnie wola Ojca. Chociaż oczywiście Maria to z pokorą przyjęła, że to dziecię ma się nazywać tak właśnie. Jezus Jeszua i Hoszua to znaczy, że Bóg zbawia, Bóg jest zbawieniem, Bóg jest moim zbawcą, Bóg zbawiający. Mniej więcej takie może być tłumaczenie, albo jeszcze, że Bóg mnie zbawił. Więc Jezus jest, jest tym, który wszedł w przymierze z Ojcem poprzez to obrzezanie. Jak każdy e, Izraelita w płci męskiej był obrzezany ósmego dnia. Obrzezanie to, było, to był znak zewnętrzny e, przy, wejścia przy, w przymierze z Bogiem. Że jestem. Przez to przymierze z Bogiem, oddany Bogu, poślubiony Bogu. Obrzezanie, czyli zranienie, czyli krew, czyli ból. Bo wejście z Bogiem w przymierze wymaga ofiary, poświęcenia i często właśnie bólu jest bolesne, bo ja muszę coś stracić właściwie nie coś wszystko. Wszystko dla Boga, aby wszystko od Boga otrzymać. Więcej zyskuję niż to, co tracę. Więc to przymierze jest oparte na krwi. I w Nowym Testamencie jest krew, ale krew samego Boga. I tutaj, oczywiście, ta krew Jezusa to już jest właśnie krew Nowego Przymierza. To już i przez tą krew, Bóg Ojciec wchodzi w nowe przymierze z nami. Już jest era Nowego Testamentu, od, oczywiście od poczęcia Jezusa. Zapowiedzią tej nowej ery oczywiście jest też Maryja, poczęcie Maryi. Ale ta pierwsza krew, to już jest krew Jezusa dzieciątka jako męczennika, to już jest krew męczeńska. Jezus jako Dzieciątku już krew swoją przelewał za nas. I nie żałował tej krwi, pierwszy ból, pierwsza rana, tak bardzo też intymna. Jezus naznaczony e, również poprzez to obrzezanie. Więc Chrystus chce nam powiedzieć, e, już nie ma dzisiaj potrzeby obrzezania fizycznego, ale chrzest to jest obrzezanie duchowe. Obrzezanie serca. Człowiek, który idzie za Jezusem, często doświadcza zranienia. Wielu mistyków mówi o tym, że właśnie jest taki człowiek raniony. Ale to nie jest rana Boga, który, który wyładowuje jakąś złość na na człowieku, tylko jest to związane z miłością i miłosierdziem Boga. Zranienia, które powodują, że człowiek jeszcze bardziej tęskni za swoim Bogiem, jeszcze bardziej Go szuka, a Bóg się jeszcze wydawać by mogło jeszcze bardziej ukrywa. Przecież to, że Jezus urodził się w Betlejem, przecież to wszystko było w tajemnicy ukryte. Cały świat nie wiedział, co się dzieje w Betlejem, oprócz niewielu ludzi. Wszyscy byli nieświadomi tego, co się dokonywało. Dlatego przeżywając tą najświętszą ofiarę, która już jest z uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki Maryi z 1 stycznia już, już wchodzimy w ten czas Nowego Roku kalendarzowego, chociaż Kościół już swój rok właśnie tak kalendarzowy, liturgiczny rozpoczął poprzez pierwszą niedzielę Adwentu. Ale też chcę Kościół, chce Bóg, chce Jezus Chrystus, żebyśmy wchodzili w ten nowy czas z Marią. Żebyśmy wchodzili w ten czas nowy świadomie. Z bojaźnią, ale nie z lękiem, z bojaźnią Bożą. Z wiarą, a nie z jakimś myśleniem przesądnym, zabobonnym. Chcę, żebyśmy byli w pełni wdzięczności. Dlatego jesteśmy tutaj, żeby podziękować. Żeby cieszyć się życiem, które Bóg nam daje. Cieszyć się nową, właśnie nocą, potem dniem. Człowiek, który wierzy w Jezusa, przeżywa swoje życie bardzo odpowiedzialnie, na poważnie, całkowicie na serio. Nie ma czegoś takiego, że jakiś dzień przeżywa ten człowiek w taki sposób, że, ten jest, że to jest dzień stracony, zmarnowany. dobrą metodą na to, żeby ten przyszły rok i w ogóle wszystkie kolejne lata, jeżeli Pan Bóg nam da oczywiście te, te miesiące, lata życia, bo trzeba z pokorą też do tego podejść, to żebyśmy przeżyli, żeby dobrze to przeżyć, ten czas, ten dłuższy czy, czy, dłuższy, dłuższy czy krótszy okres życia, który Pan nam dał, przygotował, żeby się Jego wola wypełniła, bo po to nam dług daje życie dłuższe czy krótkie, żeby Jego wola się wypełniła, a nie po to, żeby, żebyśmy może nawet cieszyli się z długiego życia, które może nam Pan też dać, ale, ale po to, żeby była Jego wola wypełniana. Po to jest, jeżeli nawet jest długie życie, a nawet jeżeli jest krótkie, to też po to, żeby była Jego wola wypełniona. Pan ty, tyle daje okazji człowiekowi, który idzie za nim, żeby ta Jego wola była wypełniona. Więc dobrze jest mieć takie pragnienie, takie postanowienie, na ile to jest możliwe w tym świecie, w którym żyjemy, żeby żyć w obecności Boga, w świadomości, że on cały czas jest z nami, jest, jest ze mną. Jeszcze podzielę się, tak, żeby Was trochę rozweselić, takim przykładem ze swojego życia. Mówiłem o nim na rekolekcjach. E, właśnie, ale w związku z tym, żeby właśnie żyć w takiej świadomości obecności Pana Boga, to miałem w seminarium takiego kolegę starszego, który, e, ja wtedy dopiero wchodziłem w, w seminarium, w życie kleryckie, to on czasem do, do mnie podchodził i mówił, pamiętaj, Pan widzi. Jak raz to od, od niego usłyszałem, to sobie pomyślałem, no takie przyjacielskie, takie nap braterskie napomnienie, Chcę jak najlepiej. Za drugim razem się zastanowiłem, o co mu chodzi. A za którymś razem już nie wytrzymałem, mówię: Przestań mi co chwilę mówić, że Pan widzi, bo ja wiem, że Pan widzi. <noise> nie musisz mi o tym co chwilę przypominać. Tak mnie. Nerwicę masz jakąś, czy. <noise> no i trochę się rzeczywiście potem od, ode mnie odczepił, bo tak go mocno skarciłem, żebyś dał sobie spokój z tym, ale, ale z drugiej strony z każdej sytuacji życiowej można wziąć jakąś naukę do siebie, jakieś jakieś dobro może być z tego I, i od tej pory szczególnie sobie też postanowiłem, żeby zamienić to w takie pragnienie, postanowienie żyć właśnie w obecności Pana Boga, skoro Ten mi przypomniał, że Pan widzi wszystko no to się nic przed nim nie ukryje, wszystko widzi dokładnie. No to trzeba tak żyć, żeby, żeby właśnie, żeby się nie wstydzić tego życia przed Bogiem. A z drugiej strony, że skoro Pan widzi, to jest to spojrzenie pełne łagodne, łagodności, miłosierdzia, czułości, delikatności. Spojrzenie Ojca, które cokolwiek się zrobi, czy nie zrobi, zawsze miłuje. I i dość, tak mogę jeszcze dopowiedzieć, żeby podzielić się z Wami, że doświadczyłem tego, że już nie mam takiego lęku jak kiedyś niestety towarzyszył mi przed Bogiem. Właśnie lęk związany z tym, że właśnie Bóg jest, obserwuje, wszystko kontroluje. Tak negatywnie, ale pozytywnie, właśnie, że jestem bezpieczny. Nic mi nie grozi. A jeżeli czasem Ojciec Niebieski dopuści do jakiejś trudnej sytuacji, to zawsze mi poda rękę. Zawsze będzie dla mnie ojcem, zawsze mi pomoże. I to, i z drugiej strony, jest takie wspaniałe, takie uwalniające, uspokajające, że zawsze jest ten, który jest, jest właśnie tak blisko mnie, który się, no właśnie, niczym nie gorszy, który zawsze, nie, który nie potępi, ale właśnie przytuli, przebaczy, oczyści, zdrowi. <laughs> I jeszcze krótko, żeby też nie, nie przedłużać, bo jest późna pora, to jeszcze tylko powiem, e, e, że jest właśnie taki świętyk, o którym wspominałem w czasie Różańca. Kilka jego myśli poruszałem. Niektórzy z Was go znają, niektórzy w ogóle nie słyszeli o nim dopiero pierwszy raz. E, taki błogosławiony Karol de Foucault, który żył w 1858 roku, zginął w 1916. Był to Francuz, wychowany w rodzinie wojskowych. We wczesnym dzieciństwie stracił oboje rodziców. E, wychowywali go dziadkowie. E, w tamtym czasie Francja była bardzo religijna, bardzo katolicka. Wychowali go w duchu katolickim, w duchu prawości, uczciwości, dali mu najlepsze wykształcenie. Uczył się w szkole kadetów, został wojskowym, ale we wczesnej młodości stracił wiarę, którą mu przekazali dziadkowie. Przestał wierzyć, że jest ktoś taki jak Bóg. No i potem, jak to też zwykle bywa w takich sytuacjach, które są bardzo do siebie podobne, <laughs> zaczął popełniać różnego rodzaju wykroczeń przez takie, no i nawet przestępstwa, nie tylko łamiąc przekazania, ale też gorsząc swoich kolegów, swoich przełożonych, postępując w sposób skandaliczny. Aż któregoś razu jego bisy miał też taką ciocię, która bardzo troszczyła się o niego po śmierci dziadków, zachęciła go, żeby udał się do kościoła, gdzie spowiadał jej spowiednik, kierownik duchowy, jeden z najlepszych kapłanów, kierowników duchowych we Francji. On nie chciał, ale dlatego, żeby nie sprawiać przykrości cioci, Taka uwaga, dobrze jest czasem też posłuchać ciocie. Posłuchał swoją ciocie jednak i poszedł do kościoła. W tym czasie właściwie już było po nabożeństwach, prawie nikogo nie było, jeszcze kilka osób tylko czekało przy konfesjonale tego kapłana, ojca Huwalina. W końcu, kiedy już wszystkie osoby się wyspowiadały, on podszedł do konfesjonalu i powiedział, że ciocia go przysłała tutaj. A i skoro już tutaj jest, no to ma kilka pytań do księdza, ma dużo wątpliwości. On w sumie i tak to chyba nawet jak ksiądz mu, mi odpowie, to i tak nie uwierzę, ale a ten na to, że nie ma czasu na rozmowę, tylko ma teraz natychmiast klękać, a ten mówił, nie, że nie ma czasu, że teraz się śpieszy. I przyszedł tutaj na spowiedź przecież i ten go przymusił, nie, masz klękać. Wyspowiadam Cię. Także no, tutaj był pewien, może, przymus, ale to taki ojcowski przymus, nie taki e, odbierający wolę jemu, i w końcu uległ temu. I wyspowiadał się. Ta spowiedź trwała chyba ponad dwie godziny, jak sam potem opisywał w swoim świadectwie. Cały czas płakał, otrzymał dar łez i i wyszedł jako nowy człowiek już. Chociaż, chociaż jeszcze ta przekora jeszcze w nim była, bo jeszcze tam pewne wątpliwości miał, ale już wiedział, że Bóg jest, że mu przebaczył. Jeszcze to, ten proces nawrócenia w nim trwał, już najważniejsze się w nim dokonało. Potem niedługo po tym nawróceniu postanowił, że wstąpi do zakonu za zgodą swojego kierownika, właśnie tego, który stał się jego kierownikiem już od tej pory, ojca Huwelina, Wstąpił do trapistów. Ale tam, gdzie wstąpił, tam było mu za dobrze, więc został przeniesiony do, do klasztorów w Syrii. Był wtedy wówczas taki klasztor trapistów, bardzo surowy, bardzo biedny też, z tych wszystkich klasztorów europejskich, ale też był niespokojny. Tam zobaczył raz śmierć ubogiego arabskiego człowieka. I zobaczył, jak w strasznej nędzy żył ten człowiek. Pomyślał sobie, że on ma tutaj wszystko: że musi odejść, zostawić to życie zakonne. Otrzymał pozwolenie, żeby opuścić klasztor. Potem e, zawędrował do Ziemi Świętej i tam postanowił, że będzie zwykłym sługą e, sióstr zakonnych. Wykonywał proste funkcje, proste, proste prace, dużo się modlił, adorował. W końcu, pod wpływem swojego kierownika, został kapłanem. I pod wpływem takiego natchnienia Bożego, wyjechał do Algierii i tam zaczął swoim życiem, nie słowami, głosić Jezusa. Miał taki jasno-szary habit, z dużym wyszytym sercem i krzyżem na sercu. I pod tym słowem słowo caritas, czyli miłość. Miłosierdzie. Miał tam założoną też pustelnię, bardzo dużo się modlił, adorując Chrystusa, co w tamtym e, czasie nie było takie powszechne, żeby adorować Pana Jezusa nieustannie e, we dnie i w nocy. Odprawiał Eucharystię, przyjmował ubogich muzułmanów, karmił ich, rozmawiał z nimi, pocieszał, dawał lekarstwa. W końcu ci muzułmanie, mimo że z początku byli wrogo do niego nastawieni, znaczy zaczęli go nazywać swoim, swoim bratem, a w końcu przyjacielem, co, co też jak na kulturę muzułmańską to był wielki zaszczyt i nie, coś niezwykłego, żeby chrześcijanina, kapłana nazywać przyjacielem i bratem. Pisał Dziennik Duchowy w czasie adoracji, nocnych szczególnie. Dzisiaj też są wydania, tych jego medytacji też można nabyć, poczytać, żeby wejść w ducha Ewangelii, którą on rozważał. Któregoś razu był napad rabunkowy na jego pustelnię. Strażnik ze strachu w pewnym momencie myślał, że idzie ociec, żeby uratować tego pustelnika. Karola, brata Karola, zabił go. A niedługo wcześniej. Sam przewidział swoją śmierć. Dokładnie opisał, jak będzie wyglądała jego śmierć, i nawet jak będzie leżał zaraz po śmierci na ziemi. Miał wielkie pragnienie, żeby założyć zgromadzenia zakonne żyjące duchem Nazaretu, w wielkiej prostocie, co też na tamte czasy to była rewolucja. Dzisiaj już takie wspólnoty są, takie zakony. Zresztą nawet wiele powstało w oparciu o błogosławionego Karola de Foucault. Święty, który często, kiedy wychodził na pustynię, to też, kiedy był sam, to krzyczał do Boga, Boże, okaż miłosierdzie. Był to taki święty z charakterkiem, taki niespokojny. Taki święty, wobec którego nie wolno i nawet nie można przejść obojętnie. Człowiek, który, taki święty, który denerwuje, są tacy święci, którzy trochę tak denerwują, drażnią, ich życie jest takie, takie właśnie, że tak niepokoi, że człowiek nie może przejść wobec takiego świętego, jak właśnie ten, obojętnie. Więc Pan Bóg daje nam takich świętych właśnie, żeby nas niepokoili, tak po Bożemu, żeby nas tak właśnie drażnili, żeby nas nie zostawiali w spokoju, tak zwanym świętym. Bo najgorsze, co może spotkać chrześcijanina, to takie życie w tak zwanym świętym spokoju czyli już nic nie muszę robić, już wszystko jest dobrze, tak wystarczy, nic się w moim życiu nie dzieje, nic się nie zmienia to mi wystarczy święty spokój. A święci nas budzą z marazmu, z takich ich przyzwyczajeń, już do pewnego życia religijnego, w ogóle do życia. Takie zatrzymanie się w lenistwie duchowym, takie bycie na pewnym poziomie minimalnym, i już więcej nie dam kroku do przodu. A święty ten, który to jest ten, który mnie właśnie porywa do przodu, który trzeba nawet o mnie klepnie też po plecach i, albo pociągnie za rękę. A nawet życie się czasem da klapsa w pupę, żeby, żeby człowiek się opamiętał, żeby się. Żeby właśnie, żeby, żeby go napomnieć. Więc święci przerastają nasze często myślenie, bo są od Jezusa. To są tacy, tacy, tacy ludzie do specjalnych zadań, misji. Ale to często powtarzam, słyszą to osoby, które często są na spotkaniach, i tutaj Pan pozwuje nas do tego. Żebyśmy byli takimi świętymi, którzy, właśnie, którzy są przez Boga posłani do misji. Do tego, żeby nie zostawiać tego światu, świata w spokoju, żeby nie machnąć ręką na ten świat. Koniec, z tym światem już nic nie będzie. Nic nie da się zrobić, nie da się go uratować. Święty to ten kto, ten, kto jest gotów, właśnie zrobić wszystko, żeby ten świat odzyskać dla Boga, dla Jezusa który jeżeli macha rękami, to macha rękami do nieba, albo ludziom pokazuje, tu jest droga, idź tędy, tu nie zginiesz. I dlatego e, te, życzę na, z okazji tego roku, który się rozpoczyna, żebyśmy byli takimi ludźmi, świętymi z charakterkiem, którzy nie zostawią innych w świętym spokoju.